Dzień dobry, Ania Piotrowska, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszej audycji dzisiaj wyjątkowy gość, wyjątkowa kobieta jest to Pani Agnieszka Smolarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zrobiło się głośno, tak naprawdę, na naszym terenie i nie tylko na naszym terenie po występie w Dzień Dobry TvN, gdzie ćwiczyła Pani z trenerem Gwiazd Kuczajem. Tak. Zanim przejdziemy do historii, jak to się stało, że trafiła pani do tvn to oczywiście wiemy o spektakularnej metamorfozie, o zrzucanych kilogramach. Jak się zaczęła ta cała historia z odchudzaniem? E, historia z odchudzaniem to ma początki już chyba w chwili moich narodzin. Bo ja, ja tak jak twierdzę, już niejeden, nie, rozmawiając z niejedną osobą, mówiłam, że ja na dzieci jestem całe życie po prostu jakieś tam uwarunkowania genetyczne sprawiły, że byłam dzieckiem przysłowiowo pulchnym później jako nastolatka byłam już naprawdę otyła <laughs> ważyłam idąc do średniej szkoły ponad 8, prawie 90 kg i, I jakaś już, jak, jeżeli chodzi o, o dzieciństwo, to za bardzo nie zdawałam sobie z tego sprawy, natomiast już jako nastolatka po prostu byłam narażona na szykany, na, na jakieś przezwiska ze, ze, ze strony rówieśników, ze, stron, ze strony... Dzieciaków, które naprawdę w tym wieku, w ogóle dzieciaki są okrutne, są, są cudowne, bo są szczere, ale, ale czasami okrutne, e, używając jakichś tam różnych przezwisk, e, nie będę tutaj cytować, ale wiadomo o jakich chodzi, e, więc e, strasznie to zaważyło na mojej psychice, na mojej osobowości, wręcz mogłabym rzec, e, jeżeli chodzi o dorosłe swoje życie, e, strasznie byłam zakompleksioną nastolatką. Z tego tytułu. Wstydziłam się gdziekolwiek wyjść. Wstydziłam się czegokolwiek za, załatwić. Nie, nie uczestniczyłam w żadnych zabawach, żadnych dyskotekach, tak, tak wtedy organizowanych w, w liceum. Poczucie mojej wartości? Zero. I wtedy się zaczęła pierwsza dieta, której absolutnie żadnej z pań nie, po, nie polecam. Była to dieta tak zwana drakońska. To było 14 dni nic nie jedzenia, tylko jedno jabłko dziennie, względnie pomidor i szklanka wody, i parę szklanek wody. I fakt, faktem, że wtedy mm, zrzuciłam szybko 14 kg, bo to było 14 dni i 14 kg, ale to dzisiaj z dzisiejszą świadomością zdaję sobie sprawę z tego, że to była kwestia zrzucenia, wyrzucenia wody z organizmu na początek. え。Uh Ale to mi dało jakiegoś powera. Dało mi nadzieję, zaczęłam się zmieniać, yy, zaczęłam się lepiej czuć. Aczkolwiek w momencie, yy, w, ty, w ciągu tych 14 dni byłam bardzo osłabiona, bo tylko spałam. Yy, tak się domyślam, jak funkcjonować. Yy, bardzo. Mama, moja mama kochana bardzo się obawiała tego, że coś się ze mną złego dzieje, podejrzewała mnie o jakieś wąchaję klei, narkotyki i tak dalej, jak to nastolatka. Po prostu organizm musiał odreagowywać, bo był tak wycieńczony, zmęczony, że, że ja mogłam spać 24 na dobę. Ale później zadałam sobie sprawę po tych 14 dniach, że nie tędy droga, więc już zaczęłam wprowadzać inne produkty do swojej diety. I, taka, i to wtedy było 30 kg takie pierwsze spektakularne w ciągu 4-5 miesięcy. Także to 16 kg już zrzuciłam w ciągu tam tych 3 miesięcy. I było super. Było super, bo byłam inną osobą, zaczęli mnie koledzy zauważać. Oczywiście mój mąż, którym chodziliśmy do podstawówki i, 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 i lubiliśmy się zawsze, jakoś też nie zauważył później, już jako nastolatkę, taką wylansowaną trochę, zbędnych bez, bez, bez zbędnych kilogramów, bez zbędnego balastu. I już wszystko było fajnie, tylko kwestia była tego, że ja od momentu tego odchudzenia, właśnie już w wieku tam 17-18 lat, ja cały czas byłam na diecie. Ja się cały czas ograniczałam. Ja zazdrościłam koleżankom, jak spotykałyśmy się i szłyśmy do kawiarni, że one potrafią mogą zjeść ciacho, że one mogą zjeść sobie nie wiem, schabowego panierowanego, że one mogą zjeść zupę z zabielaną śmietaną, bo ja takich rzeczy nie jadłam w ogóle. Ja po prostu się, można powiedzieć, cały czas katowałam. I wszystko było fajnie, poza tym, że byłam może i szczupła i fajnie wyglądałam, tylko byłam sfrustrowana i na wiecznie pewno, nieszczęśliwa. Ale oczywiście. Poddenerwowana, rozdrażniona, y ponieważ cały czas oszukiwałam organizm. Cały czas po prostu nie dostarczałam mu takich składników, jakie potrzebował, aby, na, aby normalnie funkcjonować. Tak? Zdecydowanie. No i później, jeżeli mogę, mogę kontynuować, to przyszedł, przyszła, e, przyszło, przyszedł moment, kiedy zaszłam w ciąży. No wtedy można jeść. Będąc I wtedy wciąż. można było jeść. I ja właśnie wskazane. wtedy w ciąży, proszę panią, przytyłam 28 kg. Więc cały mój misterny plan mm. poszedł w niepamięć, tak? Zgadza się. E, I z kolejna frustracja, niby dziecko, niby szczęście, ale oczywiście przy okazji nadmiar kilogramów. I odbicie w lustrze, które irytuje. I odbicie irytuje. w lustrze, które irytuje, którego nienawidziłam. I, i to było, pa... I ja mówię, tak jak mówiłam, ja jestem na diecie całe życie. Ja przerobiłam wszystkie możliwe, chyba dostępne diety świata. Ja, jeżeli chodzi o, o, fina... o kwestie finansowe, to wydałam, nie wiem, już piękny samochód pewnie bym miała na wszystkie dostępne środki na rynku, jeżeli chodzi o tu suda, odchudzanie, cudowne pastylki, zjesz, oschudniesz i nie będzie efektu jojo. Wszystko przerobiłam. I to nie działa. I to nie, nie działa. Nie ma, magicznej, nie, nie ma mag, magicznej Ja teraz bardzo dużo wracam jeszcze do programu y, mam teraz możliwość spotkania się z paniami, z kobietami, z, z mężczyznami. Mam jakieś pogadanki, spotkania. Y, no bo to jest trochę takie spektakularne, jak pani powiedziała, i, i ludzie chcą wiedzieć, jak i dlaczego. Y, tylko każdą z Pań i każdego z pana będę przestrzegać. Y, nie ma cudownej kapsułki, nie ma cudownego leku, nie ma pstryknięcia palcem, że zażyjemy i będziemy fit, będziemy szczupli, będziemy zdrowi, bez dodatkowego wysiłku i nie powróci efekt jojo. To tak nie działa, nie łudźmy się. Nie, nie łudźmy się, nie działa. Po prostu ja jestem świadoma tego, co dzieje się obecnie na rynku. Jeżeli chodzi o wszystkie kluby fitnessy, które bardzo podpieram i są bardzo potrzebne, wszystkie grupy, jakieś wsparcia, płytki, jeżeli chodzi o ćwiczenia i tak dalej, suplementy i cokolwiek. Ale to nie jest tak, że wytniemy. To, to musi wszystko zadziałać jak puzzle. Jeżeli będziemy tylko aktywni, a będziemy jeść co popadnie, nie zeszczuplejemy. Jeżeli będziemy tylko na przykład zażywać suplementy, a nie będziemy też aktywni, nie, będzie, nie zmienimy diety, nawyków, też nie zeszczuplejemy. Musimy wszystko po prostu dopasować. Tak jak w układance, jak w puzzlach, po prostu. Wszystko musi pasować. Znaleźć taki złoty środek. Złoty środek, przede wszystkim. Przede wszystkim musimy po, po, porozmawiać. Na początek w ogóle wszystkiego musimy porozmawiać z, sami ze sobą. Bo, tak jak mówiłam, są osoby, które e, są bardziej, e, są puszyste. Im to odpowiada. One czują się świetnie w swoim ciele. Się czasami, jak tak, można Są się bardzo pozytywnie nastawione, mają mnóstwo pozytywnej energii, są duszą towarzystwa, często takie osoby, Oczywiście tak? i są bardzo atrakcyjne. I są bardzo atrakcyjne, dokładnie. Tak jak mówiła moja babcia, to, jej, to im pasuje, tak? I, i, I takie osoby są, ale, jeżeli, ale ja wiem sama po sobie, że ja byłam sfrustrowaną kobietą i podejrzewam, że 60-70% kobiet, które ma problem z wagą, nie jest szczęśliwa w swoim ciele. Naprawdę. A to, że my jesteśmy nieszczęśliwe same ze sobą, odbija się na wszystkim, na całym naszym życiu. Jeżeli ja siebie nie kocham, bo siebie nie kochałam, bo miałam momenty, później na przykład ta ciąża, po pierwszej ciąży, o, jeszcze wracając do tego, udało mi się zrzucić te kilogram tam 5, 5 plus z morza zostało. Ale później miałam motyw, że wyjechałam do Anglii. Tam wpadłam, można powiedzieć, w depresję, nieduże tęsknota za, domą, za domem, za rodziną, za przyjaciółmi, za tym stylem życia, co do tej pory prowadziłam. Ja tam zawsze się czułam obca, wyobcowana, mimo że tam byli wszyscy fajni i mili, i you, jak się masz, i w ogóle, ale to było tam wszystko takie sztuczne. To nie było moje. Ja tam się nie czułam sobą. Ja się tam czułam po prostu oderwana od tej rzeczywistości. I co się podziało? Znowu byłam nie w zgodzie z swoim, swoją głową. Moje myśli były rozbiegane, przyszła, przyszła depresja, tęsknota i okazało się, że wszystko to zajadałam i przyszedł moment, że stanęłam przed lustrem i zobaczyłam potwora, można powiedzieć, ważącego prawie 130 kg. i to był dramat. I sypało się wszystko, całe moje życie, całe moje małżeństwo. Nie do pomyślenia było jakaś intymność, jeżeli chodzi o partnera, o męża. Spaliśmy przez prawie ponad rok, on spał na górze w sypialni, ja na dole przed telewizorem na kanapie nienawidziłam swojego ciała. Kupiłam jakąś bieliznę, to, to, go, to po prostu y, wpadałam w furię, po prostu nienawidziłam go, że po prostu ja jakim prawem on kupuje takie wielkie namioty czy figi, które, się nie, mogłam, które się nie mogłam wbić. To było, to było okropne. Stałam przed lustrem Aniu i, i, i płakałam i mówiłam, boże, co za potwór, to ja siebie nienawidzę. miałam, może nie myśli samobójcza, ale nieraz miałam tak, żeby zażyć gdzieś, zapomnieć, zasnąć. To jest, to jest po prostu nie do pisania. Ja rozumiem te kobiety. Dlatego mówię, że, że, że 70% kobiet pewnie ma podobne dylematy. I to, że ja byłam taka rozdrażniona, wpływało na relacje z moimi dziećmi. Na pewno. Byłam zdenerwowana, podrażniona, wszystko mnie irytowało. Cokolwiek, ich, jakieś ich pytanie, to pozbywanie, krzyki i tak dalej. Tak samo nie chciałam spotykać się z ludźmi, nie podtrzymywałam żadnych relacji, jakichś znajomości, bo kiedyś miałam wyjść, to wszystko było, wszystko było dopasow dopasowane, opinało mnie, źle się z tym czułam, czułam się sama źle ze sobą, więc wolałam nie wyjść. Z tego poświadomość pod odpowiadała, jakoś się trzeba bronić przed wyjściem, tak, bo na przykład mieliśmy zaplanowane wyjście do znajomych. Więc co się działo? Organizm tak sprytny był, że na przykład pojawia się biegunka, wymioty, mdłości, po prostu objawy choroby, żebym żeby po prostu pozostała w tym bezpiecznie tam. w tym domu, z się kocem, znowu z jakąś tam, yy, z jakąś przekąską, z jakimś szklanką, czy nie wiem, jakiegoś drinka i tak dalej. I, i tak było, tak. Aczkolwiek miała swój biznes też tam, bo miałam w Anglii catering, yy, polski catering i zaczęło się to wszystko kręcić, ale ale to znowu było takie niebezpieczeństwo, że jak w ciągu dnia nie jadłam w ogóle, przychodził wieczór, jak wszystko już kończyłam, zamykałam firmę i myłam gary, tak mówiąc trywialnie, zjadałam wszystkie resztki, no i szłam spać. No To znowu Oczywiście. był efekt tragiczny, tak. I kiedy powziła pani tą decyzję? Koniec, biorę się za siebie. Biorę się za siebie. No, przyjechałam tutaj do Ang z Anglii, do Polski, jestem tutaj już 5 lat, ale, y ale po prostu. Y Troszeczkę spadłam, bo nie mogę powiedzieć, tak, 96 kg, ale, yy, ale dalej ta waga została. I tak gdzieś rok temu, jakby komunia mojego młodszego syna, yy, kupiłam taką. Nie, ładną, bardzo ładną, piękną można powiedzieć sukienkę krągową, ale ona była po prostu ogromna, 44 <gry> rozmiar. Taka halka, firanka wyglądałam w niej tragicznie. Jak zobaczyłam zdjęcia z tej komu, nie kobieta, no musisz coś ze sobą zrobić. Przecież przecież ty jesteś, ty jesteś, jesteś 45-latką, która ma jeszcze wszystko przed sobą, ma, ma, ma tyle celów, tyle marzeń, a wiedziałam, że właśnie mój wygląd blokuje mi przed, przed realizacją tych marzeń, tak? I pozwól, proszę, że o tym, jak dążyłaś do idealnej sylwetki, powiemy po przerwie. Dobrze, nie ma Proszę spraw. zostać z nami. Radio Wracamy do Państwa. Ja tylko przypomnę, Agnieszka Smolarek jest naszym gościem i rozmawiam o spektakularnym odchudzaniu. Jest komunia syna, była komunia mhm. syna, patrzymy w lustro, nie jest dobrze. I jak odbywało się to odchudzanie? No właśnie, patrzymy do lustra i było wręcz tragicznie. Yy, Zaiskrzyło się w głowie, że coś muszę zmienić. Aczkolwiek y, wiedziałam, że nie mogę iść tą drogą, którą już szłam. Czyli żadna z poprzednich diet nie sprawdzi się po prostu u mnie. Bo o ile się tam sprawdzały na jakiś czas, zawsze był efekt jojo jeszcze ze zdwojoną mocą. Więc trafiłam też, można powiedzieć, na taką firmę, sprzyjające bardzo środowisko, takie rozwojowe. Zaczęłam czytać książki, zaczęłam się dokształcać, czytać o zdrowiu, pogłębiać swoją świadomość na temat zdrowia. I to sprzyjające to środowisko spowodowało, że stwierdziłam, że będę robić to samo do tej pory, to się nic nie zmieni. Jak to powiedział Einstein, robiąc to samo doświadczenie w tych samych warunkach, nie oczekuję jakiegoś innego efektu, tak? Więc ja Otóż to tak, tak wzięłam sobie to do serca i mówię, coś z tym muszę zrobić. Ale oczywiście przez, tak jak już wcześniej wspominałam, przez moje kompleksy byłam mało odważna. Więc co z tą odwagą? No musiałam się na coś odważyć. A jak będę jeszcze raz zacytuję takie moje sławne powiedzenie, które bardzo lubię. Winston Churchill powiedział, że odwaga to jest najważniejszą z cnot, ponieważ od niej zależą wszystkie inne nasze cnoty, tak? No to biorę się za tą odwagę i stwierdziłam tak. Pierwsze co... Jakieś pojedyncze rzeczy nie zadziałałem, czyli sama dieta nie zadziała. Więc do tej diety co będę musiała dołożyć? No na pewno będę musiała dołożyć aktywność, aktywność. fizyczną, bo jesteśmy ssakami. Nie rodziliśmy się po to, by siedzieć przed telewizorem i siedzieć przed komputerem czy w samochodzie, tylko już od pradziadów ruszaliśmy się zawsze i bez tego ruchu jednak się nie obejdzie. Dwa. Postanowiłam tak, właśnie czytając, słuchając, właśnie tych wszystkich mądrych ludzi, że porozmawiałam sama ze sobą i poukładam sobie w głowie, i, i nie przejdę na dietę, ponieważ już byłam na tysiącach różnych diet, tylko zmienię swój sposób życia, tak? Swój lifestyle. Po prostu y, to będzie mój sposób na życie. Moja nowa dieta to będzie moje nowe życie i na, nie nazwę ją dietą, tylko właśnie moje nowe odżywianie, mój nowy styl życia. Y, coś, co będę kochać. Po, najpierw polubię, a później pokocham. Y, za, zaczynając to wszystko, pierwsze, pierwsze primo, co mówię i doradzam wszystkim, przede wszystkim pozabiałam sobie wszystkie badania. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, ponieważ kobiety odskudzają się, tak jak ja, całe życie, będąc nieświadome, że na przykład mają chorują na tarczyce. To jest to jest jeden, jeden z głównych powodów, najczęściej powód, że kobiety nie mogą schudnąć, a wręcz przeciwnie, tyją. Jeżeli mamy Hashimoto, Grace'a Bassettowa, to są to są wszystko choroby tarczycy, tak? To nie ma takiej opcji, żebyśmy się odchudziły. Chociażbyśmy przystosowali tysiąc diet i tysiąc różnych środków i uprawiały aktywność fizyczną i tak dalej. Najpierw musimy, tak, najpierw musimy pokonać chorobę, a później wziąć się za odchudzanie. Um, są też inne choroby, nie to nie, nie mówię tylko o, o, o tarczycy, ale przede wszystkim gruntownie się przebadać, czy nam coś nie dolega, jakieś problemy krążeniowe, yy, problemy, nie wiem, z jelitami i tak dalej, jakieś nietolerancje i tak dalej. Warto to naprawdę zrobić z ekspertem, skonsultować z dobrym lekarzem czy jakimiś yy, nie wiem, innym, innym alternatywnymi metodami leczenia. Czy konsultantów, musimy wiedzieć, jakim jest stanie, jakim nasz, stanie organizm. nasz organizm, żeby cokolwiek podjąć, jakiekolwiek zmiany. Jak już wiemy już więcej, czy jesteśmy chore, czy nie, czy chorzy, czy, czy, nam, czy nic nam nie dolega, no to układamy sobie. Oczywiście jest super świetnie na, na rynku, jest mnóstwo dietetyków, można się y, ich radzić, ale ja też przerabiałam paru dietetyków, nie podziałało to na mnie, więc sobie sama y, skonsultowałam właśnie y, moje wyniki badań y, ze świadomością tą, którą miałam na temat już zdrowia, to co wiedziałam, i okazało się, że moje jelita y, można powiedzieć, nie tolerują w ogóle mięsa. Mięsko nie to, nie jest to jest nie, nie jest dla mnie. Jeszcze skonsultowałam to właśnie y, ze swoją grupą, y, grupą krwi. Nie jest to konieczne, ale, ale, ale ja tak zrobiłam i okazało się, że pomimo, że ja jestem wielką mięsiarą, uwielbiałam mięso, dla mnie słodkie zawsze mogło nie istnieć, natomiast mięso zawsze lubiłam. No niestety nie służy to mojemu organizmowi. Te wszystkie też moje dolegliwości, tak jak mówiłam, że, że różne biegunki, wymioty i tak dalej, były też oznaką właśnie tego mojego stanu emocjonalnego, ale też były spowodowane tym, że mięsko mi nie służy po prostu. Rozumiem. No i tak, mięsko odłożyłam. Yy, gluten też, bo też miałam świadomość, że nie jest on zbytnio dobry dla naszego organizmu. Yy, I co? I przede wszystkim, od, yy, od czego na, uczulam też, ale to w każdym yy, jakimś dobrym gabinecie dietetycznym się dowiemy, że yy, musimy od, odkwasić nasz organizm. Organizm. W jaki tak, się organizm? ja akurat miałam gotowe suplementy, yy, bardzo mi pomogły, ale jak mogę coś doradzić, jakieś domowe sposoby, bo wiadomo, suplementy to też są jakieś tam finanse i koszty. Yy, Jemy, słuchajcie, dużo, dużo kiszonych kiszone. rzeczy, czyli kiszonek, czyli usta kiszona, ogórki kiszone, paprykę możemy sobie ukisić, barszcz sobie czerwony możemy, buraczki ukisić. Same to jest rarytacja. super metoda na odkwaszenie organizmu, a przy okazji to jest pożywka dla naszego dla, naszych, dla naszego żołądka, kostki elitowe, po prostu namnażają się bakterie odpornościowe i to jest po prostu rewelacja dla naszego organizmu. Kiedyś nasze babci nie chorowały. Dlaczego? Bo wszystko się kisiło. Nie było zamrażarek, nie było, nie było lodówek. Jaka była metoda przechowywania? tak właśnie takie no, rzeczy, wszystko tak, się kisiło, wszystko tak? się kisiło. Kisio, kiszonki, my sobie nie zdajemy sprawy, jakie, jakie, to, jakie ma boskie znaczenie dla naszego organizmu. nie że odkwasimy go, to jeszcze powodujemy to, że, że, nasze, że po prostu mamy tyle jak odpornościowych, że po prostu nasza odporność szybuje do góry, tak? a to też jest bardzo ważne. Więc pierwsze, co odkwaszamy się, bo wiadomo, zakwaszamy się wiadomo czym, mięskiem, nabiał, nabiałem, y, alkoholem i tak dalej, słodyczami, to nas wszystko zakwasza nasz organizm. Jak jesteśmy już tak odkwaszone, wyczyszczone, no to bierzemy właśnie się za tą dietę. Ja się zabrałam właśnie za tą dietę i sama sobie zaczęłam komponować te posiłki. I jakież moje było zdumienie, słuchajcie, że zaczęłam jeść więcej niż do tej pory na każdej z diet, jakiej byłam, bo naprawdę, zjadam posiłków pięć posiłków dziennie, dziennie zjadam, słuchajcie, zjadam i ja się najadam, no naprawdę najadam. Jestem, chodzę na jedzona dosyta. Nie, nie głoduję w ogóle. I co jeszcze mogę doradzić? Pić wody, bardzo dużo wody. Wody niegazowanej, najlepiej wody ze szkła, bo wiadomo plastik reaguje i to nie jest zbyt zdrowe. Woda ze szkła, podstawa. Tylko właśnie ja się ostatnio miałam wczoraj taką konsultację z taką panią i ona mówi, no wiesz, że ja tak za bardzo tej wodę, ale piję w czasie posiłku. Absolutnie, nie róbmy, jeżeli chodzi o tucanie pani, które mają problem z wagą. Jeżeli pijemy w czasie posiłków, to robimy największą przykrość dla naszego żołądka, ponieważ tak, rozpuszczamy saki trawienne czyli sok, kwas solny w naszym żołądku. I ten pokarm nie jest trawiony tak jak potrzeba, jak tak? Tak powinien, zalega nam gdzieś tam w jelitach. Lita wiadomo, są poskręcane, następują tam procesy gnilne i to wszystko po prostu. Później mamy uczucie wzdęcia, nam się odbija, jest niedobrze. No bo ten program ten pokarm gdzieś tam zalega i, 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 i nie jest trawiony tak, jak ma być, tak? Także nie pijmy w czasie posiłków, natomiast skazana woda przed posiłkiem i w ogóle dwa litry wody to jest taki minimum, które powinniśmy wypijać. Naprawdę nie bójmy się tej wody, bo woda jest zbawienna. My jesteśmy w 78% zbudowani z wody, więc jesteśmy w łonie. Wodach płodowych, więc woda to życie, I, i naprawdę my nie zdajemy sobie sprawy, jak woda jest ważna dla naszego organizmu i powoduje to, że chudniemy właśnie. Ponieważ wszystkie toksyny z nas wypłukuje, bo jest zjonizowana ujemnie i, i, i sprzyja bardzo. To nie jest takie trwiane, że wszyscy huczą, pimy wodę przy odchudzaniu i tak dalej. W ogóle powinniśmy pić wodę, ale przy, przy odchudzaniu to już naprawdę szczególną baczność na to należy woda to mieć. Podstawa. Woda to podstawa. No i tak, czyli dieta, odkwasiłam się. Oczywiście. Dieta, tak jak mówię. Yy, jajka, ryby, słuchajcie. No, warzywa, owoce pod wszelkimi postaciami, e, 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 później soczewice, fasole, no, w bród, słuchaj, komponuję sobie tak posiłki. Jest to trochę pracochonne, bo właśnie się też często spotykam z kobietami, a ja nie mam na to czasu. No, no trzeba poświęcić. no ale jak gotujemy z obiad nie dla, nie dokładnie, dla rodziny, dwóch dań czy coś, to też poświęcamy tego czasu, tak? Więc przy okazji coś sobie tam możemy upuścić. A nawet powiem ci, że y, te posiłki, takie właśnie fitowe, można powiedzieć fit w cudzysłowie wcale nie są takie fit. W sensie, że się nie dojadamy, ja mówię w tym zrozumieniu. Nie wymagają tak strasznie dużo, długo przygotowania, Te Bo to warzywa, tak, one są proste właśnie. Składniki też są no, nie musimy jakichś zabielać sosów, śmietan dodawać i także, tak dalej. Także ta dieta. Pięć posiłków dziennie. Ja bym proponowała, jak jemy, to w ogóle przeżywać długo, bardzo długo. Im dłużej przeżywamy, tym, tym nie połuchamy całość, tylko żujemy. Też raz, że mniej zjadamy, a dwa, że lepiej jest pokarm trawiony. Aktywność fizyczna. Musi być, słuchajcie. Jak często. Ja y, powiem sama po sobie, ja jak tylko mam czas, a mam y, nocami ćwiczę, bo, bo, bo. Powiedziałam, że to, że brak czasu, bo faktycznie jestem zabieganą kobietą, to nie jest dla mnie wymówka, więc sobie wygodzportowałam w nocy ten czas. Na przykład wystarczy się, a siadam na rower albo jak idę, kładę się, zdarza mi się kłaść wcześniej, wstaję sobie o czwartej rano i jeżdżę na rowerze. Ja z racji z tego, że miałam kontuzję kolana na nartach, nie mogę za bardzo biegać, więc mój chirurg mi doradził, że najlepszym sportem będzie dla mnie rower, bo względnie basen. Więc tak to czynię. Ale jeżeli ktoś już się bierze do odchudzania, to ta aktywność fizyczna, i wcześniej nie miał z nią żadnej jakiejś tam styczności, żeby ja to robić regularnie i tak dalej, to ja proponuję naprawdę od, od drobnych kroczków. Nie, że siadam tak jak ja na rower na przykład jadę godzinę, tylko siadamy pierwszego dnia na 10, później 11 minut i tak stopniowo, stopniowo. No drobnych kroczków. Dokładnie. Slow steps, tak? Żeby po prostu organizm się przyzwyczaił, a nie... Pierwszego dnia mamy wycis godzinę, a na drugi dzień nas zbanuje i powie, nie, ja już nic nie będę robił, bo ty mnie tak po prostu sforsowałaś, że odmawiam posłuszeństwa i gdzieś mam te, ten sport. Tak. I. Patrzmy na to też, że wybierajmy sobie sport dostosowany do nas, bo na przykład ja nie lubię y, pompek i nigdy ich nie będę robić, tak? A, a Jak i Nie zmusił, aczkolwiek to były mało profesjonalne te pompki, no ale przemilczmy temat. Y, ktoś tam nie lubi biegania, to niech nie biega na siłę, ale na przykład lubi rower, albo lubi spacery. Y, ktoś tam chodzi po górach i y, jeszcze ktoś inny, nie wiem, basen lubi. Więc wybierajmy sport, który nam w miarę sprawia przyjemność, który nic na siłę, nic na siłę, nie róbmy na siłę. To, że są trendy i, i są jakieś programy, jeżeli ktoś lubi sport taki fitnessowy. Są różne też aplikacje, można pościągać, można, są płytki, można chodzić na, na też na siłownię, co absolutnie nikomu nie, yy, też wszystkim polecam. Aczkolwiek na przykład ja miałam takie, tak sił, z siłownią, że poszłam na siłownię i z racji tego, że to coś już wcześniej mówiłam, że, że byłam bardzo zakompleksiona, że miałam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, mnie oceniają i już więcej na tą siłownię nie poszłam, bo, bo po prostu się źle tam czułam, tak? Oczywiście. Wolałam ćwiczyć za ciszą własnego domu. Więc wybierajmy sport dla siebie żeby on nam sprawiał frajdę, zaczynamy od małych kroków, a później po prostu to jest kwestia nawyków, jak z wszystkim, tak? Jak małe dziecko się uczy chodzić, pierwszy krok się przewraca, drugi się przewraca, trzeci, później przechodzi, czwarty, piąty i się uczy chodzić, tak? To jest ze wszystkim, tak. Tak samo jest z życiem, tak samo ze sportem. Więc tak jak mówię, mamy, mamy, mamy badania, mamy zmianę nawyków żywieniowych, yy, mamy sport. I słuchajcie, no w dzisiejszych czasach też nie wyobrażam sobie braku, że nie będziemy się suplementować przy odchudzaniu w ogóle w życiu. Wiem, że ludzie sceptycznie podchodzą do suplementacji. Zresztą suplementów jest mnóstwo i dobrych, i mniej i jakościowo dobrych na rynku. Są super, naprawdę świetne. Ale ja też kiedyś byłam tak, przykład, po co mi suplementy, po co mi jakieś zioła, po co? Bo to są naturalne środki, tak? Ale nie wyobrażam sobie mojej przemiany bez, bez suplementów. Ja trafiam akurat na taką firmę, która mi pasuje. Ale tak jak mówię, do wyboru jest mnóstwo. Można to posprawdzać. Można jakoś sprawdzić tych, tych suplementów. Jest to dostępne. Nie patrzmy na cenę czasami, bo czasami cena najczęściej nie idzie w parze z z jakością, z jakością, tak? Także. Yy... Nie, nie wyobrażam sobie na przykład, żeby się nie czystać, czy aloesem, czy tam chlorofilem, czy sobie witaminy nie doposażać. Jak, 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 jak są takie zagrożenia, jakie są? Jak chemii mamy tyle w, 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 w żywności, że są publikacje na ten temat, że, jak, że przeciętnie każdy nie tylko Polak w ogóle każdy człowiek rocznie zjada około 2,5 kg chemii w jedzeniu, w samym jedzeniu. Także tak, to, że że to jest, jest to jest tak, byśmy sobie się... wzięły słuchaj, wiadereczko z proszkiem 2,5 kg i do każdego posiłku łyżeczkę dosypywały proszku na przykład, tak? Czyli aktywność fizyczna, mm, oczywiście zmiana nawyków żywieniowych, suplementy. suplementy i ile trzeba było czekać na efekty? Ile było trzeba czekać na efekty? No tak, yy, yy, no maj, grudzień, tak już grudzień, grudzień, już ta waka była taka fajna. Także, już cieszyło? Tak, już cieszyło, już super. Także mówię, ja jak zaczynam startowałam o 44 rozmiaru, tak teraz wchodzę w 38. Ale to praktycznie, można powiedzieć rok tak wszystko, bo teraz ten maj jest i tak to wszystko y, trwało rok. i rocznicę dałam, co, obchodzisz. Tak, w, tak, tak będę chociaż. teraz obchodzić rocznicę, chyba, Hucznie będę obchodzić. I, i chciałam jeszcze przeszczec kobiety, żeby się nie, nie poddawały, słuchaj, bo, bo to jest tym wszystkim najważniejsze, bo kobiety się poddają. Jest pierwsza porażka, jest, jest wiesz, nie chcę się ćwiczyć, nie odpuszczę... A to jak dzisiaj odpuściłam, to jutro też, to pojutrze też. Okej, okay. masz prawo, jesteś człowiekiem, jesteś tylko kobietą, jesteś, nie, nie wiem, jesteś matką, żoną, jesteś pracownicą, możesz jesteś być możesz być zmęczona, masz prawo do odpoczynku, masz tyle zajęć, jesteś zabiegana, zagoniona, masz zakupy, dzieci, pracę jedną, czasami drugą. Wszystko praktycznie na twojej głowie, bo ja się śmieję zawsze na anegdota. Dzieci proszą: mamo, gdzie jest moje się mamo daj mi 20 zł, mamo zawieź mi na trening, mamo, poszukaj mi szalika, a do taty przychodzą i mówię, tato, gdzie jest mama? <laughs> Także mamy jest. prawo, mamy prawo słuchajcie, do upadków. Tylko ważne, żeby się nie poddawać. Słuchajcie, to, to, to z każdą dziedziną takie życia jest. I, i tak samo, ja, ja wiem, że będą upadki i na przykład mamy tam, tak jak mówię, ten styl, mamy tą dietę i tak dalej. E, ale będzie dzień, a spróbuję tego, bo ja też mam grzechy. Ja też uwielbiam mięso i czasami go zjem, ale później dostaję po głowie od mojego organizmu, bo idę do toalety i kurczę, zdęcia niedobrze mi i tak dalej i tak dalej. I wiem, że zrobiłam źle. Więc już mam nauczkę na kolejny raz. I te upadki się będą po, po, pojawiać i te, te, te jakieś braki konsekwencji, brak dyscypliny. będziemy wtedy wściekłe na siebie i, i będzie nam podpowiadał głos a olej to wszystko, po co ci tyle tych wyrzeczeń, po co tego wszystkiego. Ale słuchajcie, cel jest ważny tego. Marzenie jest ważne. Słuchajcie, jak osiągniecie sylwetkę, którą będziecie chciały, a ja wierzę, że każda jest w stanie nas, z nas to zrobić, to będziecie najwspanialszymi matkami, najwspanialszymi koleżankami, najwspanialszymi żonami, partnerkami, kochankami. Będziecie, słuchajcie, cudem tego świata. Będziecie szczęśliwe. I wszyscy wokół was będą szczęśliwi. Będziecie zarażać tym szczęściem. Bo, tym szczęściem, bo ja, 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 ja sama po sobie wiem. Jestem zwykłą dziewczyną z gór zwykłą, przeciętną. Byłam bardzo zakompleksiona. Yy, bałam się do kogokolwiek odezwać, a teraz słuchajcie, pojechałam do telewizji, jestem w Radiu Andrychów, nie boję się <laughs> ludzi, mówię, uśmiecham się do ludzi, yy, umiem szybko nawiązywać kontakty. Yy, jestem z, mało, z małym ADHD, odkryłam to teraz w sobie, ale... ale... Moje życie jest takie krótkie, więc żyjmy pewną piersią i wyciskajmy z tego życia wszystko, co możemy, jak z cytryny sok, bo, bo dzisiaj jesteśmy, jutro nas może nie mać, więc trzeba go przeżyć to życie najpiękniej, jak się tylko potrafi. A jak my będziemy sfrustrowane, niezadowolone z siebie, to to życie nas nie będzie w ogóle cieszyło, nie będziemy miały planów, celów, marzeń, no to co z takiego życia? codziennie motywator. co codziennie to samo jak ten świstak zawijać sreberka i inaczej nam to życie przeminie. a życie no jest chyba takie piękne nie grozi pani. no raczej nie nie, grozi, nie, nie grozi. ale chciałabym żeby, żeby kobiety w to uwierzyły że wszystko mogą że my jesteśmy takie fajterki, że my sobie ze wszystkim poradzimy no i pani jest na to najlepszym przykładem no, mam nadzieję że będę może takim troszeczkę jakąś inspiracją dla kogoś i, i jestem bardzo chętna i otwarta żeby, żeby wspierać i pomagać w tym wszystkim na przykład, gdyby któraś z słuchaczek miała jakieś pytanie, może napisać na, na Facebooku? Czy Oczywiście. Też... Jestem dostępna na Facebooku, może napisać na Messengerze, na Instagramie, gdziekolwiek. Ja nie mam żadnego problemu z tym. Ja się chętnie spotkam, skonsultuję, czy odzwonię, czy odpiszę, jak ktoś ma jakieś problemy. Po prostu ja odkryłam, że to chyba jest jakaś, będzie moja pasja teraz. Już są jakieś tam spotkania organizowane, ludzie mnie gdzieś tam zapraszają. Ale ja mówię, no, tyle co wam mogę doradzić, to w historię własnego życia, prawdziwą, realistyczną, którą przeżyłam, i wiem, że nie jedna kobieta się z tym zmaga, i nie jedna kobieta ma takie dylematy. Nie jedna kobieta nie mówi o tym głośno. Jedna, jedna kobieta nie mówi o tym głośno. Właśnie wszystko jest to zamiatane pod dywan, a później się rozpadają związki, małżeństwa, traci się pracę, różne powody są, różne konsekwencje są właśnie tego. Ale oczywiście, że tak bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Ależ dziękuję bardzo, miło, miło bardzo Państwa gościć. Przecudowne cudowne radio, wspaniali ludzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Smolarek była naszym gościem.